Cześć, witajcie w nowym vlogu, znowu z mojej garderoby. Ja bardzo lubię te vlogi i wy też, więc tak spontanicznie opowiem dzisiaj o 10 trikach stylistek. Bo słuchajcie, ja w swoim życiu pracowałam z różnymi stylistkami i w telewizji, i na planach seriali, reklam, i teraz też mam okazję pracować ze stylistkami. Pewnie widzieliście ostatni vlog, więc słuchajcie, te triki ciągle się powtarzają i one działają. Być może niektóre dla was z tych trików będą banalne, bo je już stosujecie, ale chcę o nich opowiedzieć, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj podwójnie tam mi lajkujcie w górę, łapki zostawiajcie, ponieważ jak widzicie, jestem spuchnięta z tej oto strony, wyrwałam ósemkę i to dolną, i te dolne są gorzej niż te górne, więc jestem spuchnięta, mogę trochę inaczej mówić, może tej energii będzie mniej, ale chcę o tym wszystkim opowiedzieć, bo to ciekawe te triki i rzeczywiście z nich korzystam. Słuchajcie, pierwszy trik. Marynarki. Wszystkie stylistki modowe uwielbiają marynarki, a jeszcze lepiej, żeby one były oversize'owe, takie dużo za duże. I słuchajcie, spotkałam się z tym niejednokrotnie, że na planie zdjęciowym stylistki nie wkładają normalnie marynarki na kobiety. Na mężczyzn to w sumie nie wiem, ale u kobiet zawsze wygląda to prawie zawsze tak. Czyli nie wkładają normalnie w rękawy, tylko narzucają na modelkę, na aktorkę, na tam influencerkę. Wygląda to w ten oto sposób. I słuchajcie, jeżeli macie Instagram, no to tam oczywiście wszystkie też właśnie influencerki, blogerki modowe i dziewczyny, które zajmują się fashion, żeby właśnie wyglądać bardziej tak nonszalancko, elegancko, to właśnie narzucają marynarkę w ten sposób, nie wkładają rąk do rękawów. Ale słuchajcie, ja pokażę wam jeszcze inną rzecz z rękawami w środku, bo to jest taki trik, słuchajcie, TikTokowy. Ja to widziałam na TikToku i mówię, sprawdzimy to razem. Słuchajcie, jest marynarka, bo kolejny trik łączący się z marynarką jest taki, że zawsze, ale to zawsze są podciągane rękawy przez stylistki, no bardzo często. Wygląda to tak, noszą się. I słuchajcie, żeby ten rękaw nie spadał, nie suwał się, no bo on, zobaczcie, zsuwa się jednak. Tak, zrobimy dwa razy i już się zsunął. No to rzeczywiście one, widziałam ten trik na TikToku i raz też miałam to na planie zdjęciowym. Gumka recepturka zakładana na rękaw w ten oto sposób, tak na wysokości łokcia i proszę bardzo, ciach, 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 tak sobie wywijamy i ten rękaw już nie będzie spadał. No i teraz robimy test, jak na złość ten drugi bez gumki nie spada. Dobrze podwinęłam, mam dobrą marynarkę, ale z reguły jest tak, że rzeczywiście ten z łatwością opada, a ten się na tą gumkę trzyma. No i teraz pytanie do was, dziewczyny, czy chcecie z taką gumką, recepturką chodzić? No, na planach zdjęciowych, jak byłam, czy właśnie na reklamie, bo chyba na którejś reklamie właśnie miałam tak podwinięty rękaw na gumkę, recepturkę, no to to zadziałało, prawda? Bo tutaj jednak, no, zsuwa się. A tutaj proszę bardzo, nic się nie zsuwa, także taki trik z gumką, recepturką TikTokowy, ale rzeczywiście stosowany przez stylistki już znacie. Drugi trik modowy, który stosują stylistki, to jest, słuchajcie, pasek, ale pasek nie włożony normalnie w szlufki, tylko pasek, uwaga, tak tutaj związany z boku nonszalancko w ten oto sposób, czyli robią taki supeł, najlepiej gdyby się dało zrobić dwa takie supły na raz, ale no, nie mam takiego paska, bo ja tak nie noszę swetrów raczej. No i brakuje mi tu w garderobie takiego skórzanego, długiego, najlepiej, żeby on był już taki wymęczony, ten skórzany pasek, wtedy on świetnie właśnie nadaje się do robienia supłów. I często właśnie spotykam się tak na planach zdjęciowych, że stylistki tak stylizują duży, oversize'owy sweter. Tak to widzicie, wygląda. U mnie nie do końca idealnie, ale ostatnio właśnie na planie też miałam tak opleciony pasek wokół dużego kardigana i wyglądało to super. Kolejny trik stylistek, z którym spotkałam się wielokrotnie na planach zdjęciowych, to to, że używają męskich elementów garderoby w damskich stylizacjach.
Na przykład chętnie ubierają kobiety w duże, oversize'owe, białe takie koszule, najlepiej właśnie w takim fasonie męskim. Albo na przykład dodają poszetkę ładną, elegancką do marynarki. Ja też mam, widzicie, pożyczam czasami różne takie poszetki od męża do marynarki, dlaczego nie? Albo na przykład duży, oversize'owy sweter, ale w serek. Też wielokrotnie widziałam, że kobiety na planach miały takie, aktorki czy modelki. Albo jakaś taka męska, duża biżuteria, bransoleta, zegarek. To się często pojawia na planach. Kolejna rzecz, z której często korzystają stylistki i po prostu, kiedy tej stylizacji coś brakuje, taki mały, szybki trik i już od razu zaczyna się dziać. A mianowicie oczywiście okulary przeciwsłoneczne. Ale jest jedna zasada. Stylistki nie pozwalają, aby te okulary wylądowały tutaj, na włosach. I ja wiem, że my tak lubimy nosić, bo ja czasami też jak wchodzę do pomieszczenia z tam jakiegoś słonecznego dnia i wchodzę na przykład do sklepu, no to od razu tu na głowę, ale one nie, jak gdyby nie pozwalają. To jest okulary we włosach, to jest takie zaprzeczenie elegancji. Tak twierdzą stylistki, tak samo nie wkładamy tutaj za bluzkę. Co czasami mi się też zdarza właśnie, bo nie mam gdzie tych okularów włożyć, a nie mam etui i do torebki trochę szkoda. I rzeczywiście okulary mają być przede wszystkim na nosie, tak się nosi i nie inaczej. I lecimy dalej. Stylistki bardzo chętnie korzystają z nakryć głowy. Dlaczego? Ponieważ wtedy stylizacja ma takiego pazura. Coś się dzieje właśnie, trochę tej nonszalancji też wprowadzają przez różne nakrycia głowy. I na przykład bardzo popularny jest właśnie mój kapelusz w kolorze takim kamelowym. Zakładają go tak modelce albo tak, to tam różnie według urody i uznania. Często właśnie też są, proszę bardzo, takie kaszkiety, czy nawet czapki, słuchajcie, z daszkiem. Ale zdarzało się, że miałam normalnie na planach reklam czy seriali wełniane fajne czapki, bo to też właśnie no, dodaje czegoś tej stylizacji i one bardzo, bardzo chętnie korzystają z przeróżnych nakryć głowy, no bo to po prostu podkręca stylizację. Każda stylistka modowa musi mieć na podorędziu, słuchajcie, buty sportowe białe. I ja się z tym spotkałam, że na każdym planie buty dla modelki, dla modela, aktora, aktorki zawsze były. I to musi być czysta para białych sneakersów, słuchajcie, najlepiej w miarę nowe, żeby nie było widać śladów użytkowania i to zawsze stylistki mają gdzieś tam blisko siebie. Kolejny trik modowy jest nam wszystkim doskonale znany, ale on musiał się tutaj znaleźć, bo wszyscy z niego korzystamy i nie wyobrażam sobie stylistki modowej, która by wypuściła na plan zdjęciowy modelkę czy modela, aktorkę czy aktora w t-shircie w ten oto sposób. O, takim luźnym. Nie, zawsze tu trzeba coś zamotać. I albo, słuchajcie, zakładamy na dwa razy rękawy i wtedy fajnie to wygląda, albo część t-shirtu wkładamy tutaj, o, w środek, tak zawsze robi Karola, że na wysokości guzika wkłada część t-shirtu i zobaczcie, już coś się dzieje. Niektórzy wolą tak bardziej z boku więcej włożyć, niektórzy właśnie tak tylko tu na środku, ale zobaczcie, już wtedy coś się dzieje, już to wygląda lepiej niż gdyby to po prostu było takie zwykłe. Stylistki bardzo, ale to bardzo uwielbiają ubierać czy modeli, czy aktorki na cebulkę, czyli wiele warstw. Ja też zresztą tak lubię. Tutaj macie przykład z takiej stylizacji. Błękitna koszula, na to kaszmirowy sweterek i zarzucony płaszcz. Z reguły starają się, aby ta koszula dołem jakoś tutaj nie wystawała w ten oto sposób. Raczej to nie jest dobrze widziane. Ona jest raczej schowana pod spodem. Ale właśnie ta wielowarstwowość, czy na przykład golf, marynarka i nie wiem, jakiś szal, żeby tych warstw było jak najwięcej, wtedy ta stylizacja jest ciekawsza. Kolejny trik jest nam wszystkim znany, bo ja już o nim mówiłam, pewnie też z niego korzystacie, a mianowicie stylistki bardzo chętnie podwijają nogawki u spodni. Słuchajcie, oczywiście o ile pogoda pozwala, to ja sama bardzo chętnie odkrywam kostki u nóg, bo wygląda to kobieco, no jest taki fajny element, podwinięcie spodni. Też zawsze te spodnie wyglądają wtedy inaczej. Oczywiście nie u wszystkich modeli spodni to się sprawdzi, ale ja lubię i stylistki często z tego też korzystają. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na koniec. Zauważyłam, że stylizacje na planach zdjęciowych, czy to reklam, seriali, nieważne,
wyglądają tak, że nigdy nie jest to nic obcisłego od stóp do głów. Z reguły to jest tak, że jeżeli są obcisłe spodnie, to wtedy góra jest luźniejsza. Jeżeli obcisły jest na przykład jakiś top, to spodnie już wtedy nie są to rurki, nic tam obcisłego, coś bardziej luźnego. Nigdy nie ma tak, że całość jest mocno dopasowana, albo że całość jest wielkim oversize'em. Oczywiście marynarka może być większa, oversize'owa, ale wtedy spodnie są dopasowane. Te oversize'y to tak raczej właśnie na Instagramach czy mediolańskich ulicach od stóp do głów, natomiast na planach zdjęciowych te stylizacje są raczej dopasowane, ale właśnie też nie od góry do dołu, tylko właśnie jedna część garderoby. No i jestem bardzo ciekawa, jakie Wy macie triki modowe, czy to stylistek, czy swoje, to dajcie znać w komentarzu poniżej. Ja chętnie przeczytam te triki, spróbuję może, jakiś też się sprawdzi u mnie. No i co, żegnam się, dziękuję pięknie, subskrybujcie kanał koniecznie, łapki w górę i do następnego razu, cześć!